Chciałbym się jeszcze jedną informacją z wami podzielić. Jakieś dwa tygodnie temu Agata robiła proroczy gest w zakresie osób, które napompowane były wiedzą, poznaniem, natomiast nie uwalniały tego. Część osób w tamtym momencie szczerze pokutowała, i postanawiała zmienić, zmieniać swoje życie. Ale część osób podeszła do tego. Tematu cieleśnie. I zarówno w czynie, jak i w swojej wyobraźni, drąc kolejne kartki, znaleźli usprawiedliwienie, żeby się nie rozwijać i żeby nie wzrastać w poznaniu. Musisz to rozpoznać. Jeśli tylko zechcesz, Duch Święty Cię przekona. Przekona Cię o tym.